Dzień dobry, to jest program Gliwicki Przegląd Sportowy. Witam Państwa. Wszystko już wiemy, w miniony weekend zakończyły się rozgrywki piłkarskie Ekstraklasy. Jeśli jeszcze Państwo nie wiedzą, jak wielki sukces osiągnęli zawodnicy Piasta Gliwice, to wkrótce się Państwo dowiedzą. Podsumujemy sezon z perspektywy niebiesko-czerwonych, ale nie tylko. Ponadto w programie o meczu na szczycie w Lidze Okręgowej oraz pozostałe sportowe informacje tygodnia w Gliwicach. Radosław Nosal, zapraszam. Na początek jednak wieści z grupy trzeciej Katowickiej Ligi Okręgowej. Do niezwykle istotnego starcia doszło w sobotę przy ulicy Fiołkowej w Gliwicach. Wicelider ŁTS Łabędy podejmował liderów zespół Wilki Wilcza. Gospodarze do spotkania przystępowali podrażnieni środowym remisem z Naprzód Rydułtowy 2-2. Łabędzianie mieli problemy techniczne, żeby dojechać na ten mecz. Dokładnie, no tam popsuł nam się bus, także wyszliśmy bez rozgrzewki, może to była przyczyna. Chociaż przy wyniku 2-2 mieliśmy 200% sytuację i nie udało się strzelić. Ale tak jak mówię, taka jest piłka i dlatego właśnie jest najfajniejszym sportem, bo nie ma faworyta. Faworyt jest tylko na papierze, a o resztę trzeba walczyć. W sobotnim starciu faworyta nie było nawet na papierze. Wicelider ŁTS podejmował na własnym stadionie lidera z Wilczy, więc zanosiło się na najważniejsze spotkanie dla obu zespołów w sezonie. Wynik spotkania pod koniec pierwszej połowy otworzył dla gospodarzy z rzutu wolnego najlepszy strzelec w drużynie z Łabęd, niezawodny Łukasz Bałuszyński. Goście z Wilczy odrobili jednak straty, i to z nawiązką. A wszystko odbyło się między 60 a 63 minutą. Najpierw doprowadzili do wyrównania z rzutu karnego, który podyktowany został w bardzo kontrowersyjnych okolicznościach. Złapali jedną bramkę, złapali wiatr w żagle i wpadła druga. Druga bramka padła po efektownej akcji, którą popisał się zawodnik Wilków, podwyższając wynik meczu na 2-1 dla Wilczy. Jeżeli traci się z rzutu karnego bramkę, to potem wiadomo, gdzieś tam my wiedzieliśmy, że ten wynik dobry nas promuje i byśmy wtedy wyskoczyli na pierwsze miejsce. No i dokładnie, chwila rozluźnienia, tak to właśnie jest. Przeciwnik to wykorzystał, ale dobrze, że tam wykorzystaliśmy to i uratowaliśmy chociaż remis. Remis dla ŁTS-u uratował po ładnym uderzeniu głową Rafał Adamczyk. Liczyłem, że jeszcze się uda strzelić jedną bramkę i wywieziemy 3 punkty z tego meczu. Nie udało się zdobyć wymarzonych 3 punktów, gdyż mecz skończył się remisem 2-2. Wynik na pewno bardziej satysfakcjonuje ekipę z Wilczy. Na pewno się cieszymy z tego wyniku, bo po pierwszej połowie po prostu powiem, żeśmy ją przespali, w ogóle źle taktycznie, chłopaki nie podchodzili, spóźniali się, atakowali w drugie tempo, drugie piłki zawsze spadały pod nogi Łabęd, zawodników z Łabęd, po prostu to była, powiem szczerze, bardzo słaba pierwsza połowa i my, teraz ja mówiąc w szatni chłopakom po wyniku 2-2, cieszmy się, bo po pierwszej połowie przy 1-0 dla Łabęd, jakby był remis, by my się cieszyli, by my go wzięli w ciemno. Później my strzeliśmy 2 bramki, no i mieliśmy tą szansę, mogliśmy tą kropeczkę na i postawić, bo później jeszcze tutaj mieliśmy taką jedną kontrę, ale uważam, że remis naprawdę sprawiedliwy, obydwa zespoły, bo mogliśmy my tutaj wygrać, mogły wygrać Łabędy, więc nic ująć nie zaś. Stawka meczu była wysoka, zatem czy trener Wilków miał rozpracowanego rywala? To znaczy ja wiedziałem, że grają pewne schematy Łabędy, które mają wyćwiczone, czyli na ścianę i wbiegają zawodnicy z drugiej linii, to na tak zwaną mijankę, i tak próbowali to robić w pierwszej połowie, a praktycznie cały mecz, a strzelili bramki po stałych fragmentach gry, i niekiedy się nie trafi, ale ja uczulałem na obydwu zawodników, na dziesiąteczkę i dziewiąteczkę, czyli tych podwieszonych obydwaj, Balu i ten drugi zawodnik z Łabęd, po prostu bardzo dobrze grają obydwoje tyłem do bramki. No i jak reszta zawodników nabiega, to jest dla przeciwnej drużyny zawsze niebezpiecznie. Łabędzianie nie składają jednak broni i mimo niekorzystnego wyniku wciąż wierzą w upragniony awans do czwartej ligi. Wiedzieliśmy, że komfortowy wynik dla nas to jest nasze zwycięstwo, ale niestety nie udało się. Jednakże dalej jesteśmy w grze i tylko, że teraz niestety nie tylko musimy patrzeć na siebie, ale też musimy czekać, aż Wilcza gubi punkty. Jest jeszcze dużo kolejek, więc gramy do końca. Białoniebiescy zanotowali w ostatnich meczach 2 remisy z rzędu. Czy zatem mogą mieć powody do optymizmu przed kolejnymi spotkaniami? No nastawienie jest takie, że gramy jeszcze 5 meczów i wszystkie wygrywamy, a jeżeli oni się potkną, to dla nas będzie super. Czy macie powody do optymizmu po 2 ostatnich remisach z rzędu? No mamy, bo teraz były 2 remisy, to teraz czas na same zwycięstwa. Z
W piłkarskiej Ekstraklasie wszystko już jasne. Walka zarówno o mistrzostwo kraju, jak i uniknięcie spadku trwała do końca. W ostatniej, 37. kolejce w grze o pierwsze miejsce i złote medale pozostawały już tylko Legia Warszawa oraz Piast Gliwice, które miały po tyle samo punktów. Niebiesko-czerwoni mieli za cel wygrać swój mecz z Zagłębiem Lubin i liczyć na korzystny wynik warszawskiej drużyny z Pogonią Szczecin. Tak się jednak nie stało. Piast przegrał z Zagłębiem przy Okrzei 0-1. Swój mecz pewnie wygrała Legia i stało się faktem, że gliwiczanie zakończą zmagania na drugim miejscu. W Gliwicach nie ma jednak mowy o smutku, bo Piast został wicemistrzem Polski, co jest największym sukcesem w ponad 70-letniej historii tego klubu. Niebiesko-czerwoni udowodnili, że mimo stosunkowo niewielkiego budżetu potrafili stworzyć drużynę, która jest w stanie rywalizować z najlepszymi. Hemos hecho una temporada muy buena. Hemos estado casi toda la temporada primeros en la tabla. Al final todo el mundo pensaba que nosotros en la segunda parte de la temporada bajaríamos mucho, pero hemos aguantado ahí arriba y hemos llegado hasta el último partido con opciones de quedar campeones. No ha podido ser, pero para un club como este y para los jugadores que estamos aquí eso tiene mucho valor. Y pues bueno, eso tiene que pues, ver, supongo que pues, en la gran plantilla que se ha hecho este año. Y nada, espero que el año que viene pues, poder hacer, no sé si es muy difícil repetirlo, pero siempre intentar hacer buena temporada para que toda la gente esté contenta. Dzisiaj wszyscy wierzyli u nas, że będziemy drugi, nie? Że już było koniec, ale na początku sezonu to mało ludzi wierzyło, że będziemy tak wysoko. Nie? Tak. Dokładnie, ty tam wierzyłeś? Ja wierzyłem, że będziemy zrobili super sezon, no. Że będziemy zrobili te Europę, europejskie puchary i w końcu tak się stało. No. Dzięki wszystkim za takie dobre imprezy, takie dobre atmosferę dzisiaj. To naprawdę było super. Dzięki wszystkim, którzy są byli optymisty do nas cały sezon. Też kiedy zagraliśmy, może być trochę słabiej. Tym dziękuję najwięcej, także dziękuję. Es algo increíble, ¿no? Porque cuando, sí, como tú has dicho, que cuando llegué venía de una situación complicada en España. Llego aquí y el club me abre las manos, me abre los brazos, que me acepta todo el mundo aquí desde el primer día. Siento el cariño de toda la gente, de toda la afición, de todo el club. Y sí que pues, personalmente, deportivamente, pues el principio es complicado, como siempre. El año pasado sí que personalmente creo que fue un buen año para mí. Pero claro, este año ha sido pues el no sé cómo decírtelo, claro, ha sido lo mejor de todo. Es que quedar subcampeones en una liga como la de Polonia pues es algo increíble. Legia Warszawa mistrzem Polski. Jest to już 11. tytuł mistrzostki wojskowych zdobyty dodatkowo w setną rocznicę klubu. Warszawianie zagrają w eliminacjach Ligi Mistrzów. Za to Piast Gliwice wystąpi w eliminacjach Ligi Europy UEFA. Do tych rozgrywek przystąpią także trzecie Zagłębie Lubin oraz czwarta Krakowia. Krakowia zagra w pucharach, ponieważ Legia poza mistrzostwem zdobyła również Puchar Polski. Z Ekstraklasą żegnają się Podbeskidzie Bielsko-Biała oraz Górnik Zabrze. Przy okazji spotkania ŁTS-u z ekipą z Wilczy rozmawialiśmy z trenerem Wilków Jackiem Wiśniewskim, który jest także ikoną Górników Zabrze oraz wieloletnią ostoją obrony z Roosevelta. Zabrzanie, aby się utrzymać, musieli w ostatniej kolejce pokonać Termalikę Brukbet Nieciecza i liczyć na porażkę Górnika Łęczna w starciu ze Śląskiem Wrocław. Górnik przegrał jednak z Termaliką 0-1. Jak Jacek Wiśniewski skomentował spadek swojego byłego klubu? Grając, żyjąc w tym meczu tutaj moim, naszym, Wilki Łabędy, mieliśmy cały czas telefon na ławce, żeśmy kontrolowali wszystko, przynajmniej pierwszą połowę, bo oni już wcześniej grali. I powiem szczerze, że jestem załamany. No, wynik 3-1 Śląska Wrocław, robią im wszystko i
Proszę zobaczyć, Łęczna przegrywając mecz utrzymuje się w lidze. No to jest po prostu słabość niektórych zawodników, takie jest moje zdanie, po prostu to nie leży w głowach, po prostu się wychodzi, się powinno zapierdzielać i taka potęga, ja sobie, może nie miałem takich wielkich umiejętności, ale serducho zawsze miałem i powtarzam, że trzeba zapierdzielać, a jeszcze za ten znaczek, co noszą na piersi i za takie pieniądze, co zarabiają, no to remisują mecz na Niecieczy, z całym szacunkiem dla chłopaków z Niecieczy. No nie, no ja się cieszę z wyniku, że jesteśmy dalej liderami, ale jestem załamany po prostu. No i weekend mam zepsuty, bo spadł mój kochany klub, najkochańszy w życiu. Niedobre, ale jeszcze nie tragiczne wieści doszły do nas z obozu szczypiornistek Gliwickiej Sośnicy. Piłkarki ręczne SPR-u przegrały w Gliwicach w pierwszym meczu barażowym o awans do pierwszej ligi z ekipą Jutrzenki Płock 23-24. Podopieczny trenera Macieja Chałupy nie mogą długo rozpamiętywać porażki. Aby awansować, dziewczyny z Sośnicy muszą w Płocku wygrać co najmniej dwiema bramkami. Rewanżowy mecz z Jutrzenką już w najbliższą sobotę, 21 maja w Płocku. W rozgrywkach futbolu amerykańskiego PLFA1 ekipa Gliwice Lions rozgrywała piątą serię gier. Tym razem na drodze Lwów stanęli Tytani Lublin. Podopieczni Marka Ganczoruka nie pozostawili wątpliwości, kto w tej rywalizacji jest lepszy i ograli gospodarzy z Lublina aż 35-7. Gliwiczanie po druzgocącej porażce w poprzedniej kolejce z Falcon Stychy wrócili na odpowiednie tory i pokazali, że będą liczyć się w walce o pierwsze miejsce w lidze. Oglądali Państwo program Gliwicki Przegląd Sportowy. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki. Do widzenia, Radosław Nosal, Telewizja Imperium.